Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, troszeczkę sobie zrobiliśmy przerwę od terminki, być może to nawet i lepiej, bo jakby nie patrzeć, trochę widziałem, że ta gra już się wam zaczęła powoli nudzić. Moi drodzy, tutaj niestety nie udało mi się w żaden sposób dostać, nie wiem czemu, ale te DPS są tutaj potężne. W sensie, że dużo trzeba nawalać, żeby cokolwiek zdziałać, więc tak. Wydaje mi się, że jest druga strona do przejścia. Ale czy nam się to uda, to ja już nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, spróbujmy jeszcze go uwalić. Bo wiem, że już raz nam się udało. Dobra, no co tam pogada, bla 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 bla. To wiemy. Ja mu chyba rączkę ciąłem, nie? Bo tu nawet nie mamy co innego do cięcia. Mamy torso, head i tyle. Też być może jakbyśmy w torso walnęli. Spróbujmy. 542. To jest oczywiście. Dziewczyny. W sumie chyba tylko Aleksandra nie trafiła. Dostała któraś dziewczyn blinda. Tylko czy to jest stały blind? To jest stały blind, a to spadaj na bambus. Again. No i tak, kochani, ogólnie z racji tego, że skończyliśmy w sumie, na razie przynajmniej skończyliśmy The Coffin of Ending and Lately, to oczywiście znów wracamy do sytuacji, gdzie ogrywamy sobie terminkę do końca, plus wydaje mi się, iż próbujemy jeszcze oprócz terminy być może zagrać w World of Horror, chociaż ja mówiłem, że kiedyś tam tłumaczenie sobie robiłem do tej gry i nadal to tłumaczenie jeszcze ode mnie nie wyszło. To znaczy, ja jestem w trakcie robienia tego tłumaczenia, no ale nie miałem zbytnio czasu, żeby ostatnimi czasy go dokończyć. Już mało mi zostało do przetłumaczenia, więc myślę, że może do końca tygodnia się wyrobię, więc oczekujcie serii z World of Horror właśnie jakoś na... czy pod koniec albo na początku obecnego tygodnia. Ale tu nic nie ma dalej. Kurde, nie wiem gdzie oni się nam porozchodzili, no bo mamy jeszcze chyba 3 osoby do zabicia, tak? 3 plus tutaj ten koleżka, który jest z nami. Rozumiem, że on nie będzie raczej chętny do zabijania reszty. Mam nadzieję, że nam się tylko nie zbuntuje, bo jakby się nam zbuntował z tą bronią, to byłoby nieciekawie. To jest akurat fakt. Tu nic nie ma, no chodzimy po tych serwersach, ale nic nie możemy znaleźć, cholera. Nic tu cholercia nie ma, tutaj to w ogóle chyba było zamknięte. Tak, tutaj Levi'a znaleźliśmy i nic poza tym. A raczej to, co przypominało Levi'a. Naprawdę coraz mniej pomysłów mam, jeżeli chodzi o lokalizację tych ludzi. Naprawdę powoli zaczynam głupieć, bo nic nie mogę znaleźć. Najgorsze jest to, że nawet opisy na wiki nic nam nie pomagają. A wylazłem tędy. Świetnie. Kurwa zajebiście. Oj, to będzie ciekawy odcinek. Bardzo ciekawy. Dobra, no próbujemy dalej. Próbujemy dalej, bo nie widzę innej opcji. Nie widzę innej opcji. Dobra, tu widzę, że tą koleżankę szczurową zabiliśmy. No i tu innej trasy już nie ma. Tu innej trasy już nie widzę. Tutaj w górę szliśmy chyba, tak? No szliśmy tędy. Ja jakoś poszedłem chyba teraz w górę. Pójdziemy w prawo. Dziewczyny zaczynają być głodne. Niedobrze, też niedobrze. I tu było przejście tą zagadką i wodą, tak? Tak, dokładnie. Dobra. Ten nie przyjdziemy. A, dobra, ten nie przyjdziemy, bo faktycznie musimy zejść po prostu na dół na pierwsze, znaczy na parter tutaj ten dzisiejszy. Dopiero przejść tędy. Tylko czy to nas nie doprowadziło do muzeum? Bo lepiej by było, jak ja bym po prostu się cofnął do wieży. Naprawdę mam coraz mniej pomysłów, gdzie oni mogą występować. Tędy. Bo naprawdę gra nam umieściła ich w kanałach i mamy wychodzić teraz po kanałach i ich szukać. To będzie lipa, straszna lipa. Nie, no to będzie przejście w dół całkowite. Ale dobra, zejdźmy jeszcze raz. Mamy w sumie teraz większą ekipę, może ze szczurami zawalczymy. W teorii powinniśmy mieć teraz większe szanse. No i też tego kolegę, co nam odgonił... Moonless. On gdzieś tu był ostatnimi razy. Aleksandra jest głodna. Aleksandra jest nam głodna. Tutaj było przejście w dół. Dobra. Ale dziewczyny jeszcze nie są na tyle głodne, żeby je karmić. Zapiszmy sobie grę. Spróbujmy naprawdę przejść i może pozabijać te szczury. Nie będzie to proste. Nie będzie to proste. Nie tu jeszcze. Jeszcze niżej. I tu było chyba w lewo, tak? O, tutaj. Spróbujmy je zabić. Tu dwie skrzynie. Kurwa, ile was tu jest? Ja pierdzielę. Gang Frat Skin. Quick, squeak. Dobra. Ten nie ma nic. Ten ma jakąś szablę. Rat Skin 1. Próbujmy. I Rat Skin 2. 1300, pięknie. Scratch Fever i krwawienie, ojejku. Nie, nonsens! Kurde, faja. Przeżył to dziad? Oż ty gnoju. Dobra, no Dan, dokończ. Jakie Marinka ma DPS-y? Zobaczymy, czy w ogóle się opłaca, no bo... A raczej się tutaj na dziewczynek skupili wszyscy. Dobra, Marinka. Wal może tego szczura. No a ty, Dan, weź się postaraj. 70. Scratching Fever. Ła. Dobra, nie ma dziada. Dawaj, Marinka, tego. I Dan, ty kończysz 6. Ła! Nie, no elegancko. Gdyby nie to, że dziewczyny padły, to bym pewnie zostawił. Dobra. Dziewczynki nie żyją. Niestety. 3 szylingi, 2 szylingi. Diagnoza medyczna. I co nam powie tutaj kolega? Ta krucha i ciekawa istota wydaje się dzielić cechy zarówno ludzkiego, jak i szczurzego gatunku. Nie jestem do końca pewien, czy to coś było pierwotnie człowiekiem, który zmutował, by przypominać szczura, czy też kiedyś był szczurem, który zmutował bliżej kształtu człowieka. Cokolwiek to jest, jasne jest, że ta nędzna rzecz nie ma żadnych pozytywnych cech żadnego z gatunków. Niezupełnie zwycięzca w loterii genowej. Ja się rozpierdził i tu, i tu. Ciało wydaje się być słabe na prawie... Ciało wydaje się być podatne na prawie wszystko, z wyjątkiem tego, że ma właściwości, które sprawiają, że jest odporne na inne moce, w sensie na te takie, wiecie, magiczne. Dobra. Możemy użyć nekromancji na nich? Nie. All is too corrupted. No to odetniemy im główki. To nie wiem po co, skoro i tak on nie cofał. Nie, nie ma sensu. Zobaczmy, czy coś fajnego wyleci. Nic. Ej, of Sylwian. Oko Sylwian, co to daje? Czy mieliśmy już coś takiego? Mieliśmy jedno Eye of Sylwian. To jest drugi Eye of Sylwian. A i tutaj jest zdublowany efekt, znaczy znaczny boost do leczenia. Kurwa, no teraz się zastanawiam, czy nie zostawić, no. Bo dziewczyny w teorii były fajne, no ale one w sumie mało nam dawały. Nie oszukujmy się. Zastanawiam się, czy je zostawiać. Kurde. Dobra, na razie sobie bez nich pokłóćmy i zobaczymy. Co najwyżej się cofnie i tyle. Być może jeszcze tutaj gdzieś znajdziemy naszego kolegę. Co wątpię, ale być może jednak będzie. Tu nic nie widzę. Żadnego przejścia też nie ma. On jakoś tak dziwnie z prawej strony wyskoczył wtedy. No nie? Kurwa, no nie wiem, gdzie go możemy znaleźć. Dobra, cofamy. Czyli na skiny na razie się nie porywamy, bo nie ma to sensu. Gdzie jest pozostała trójka? Nie wiem, czy przypadkiem zaraz nie pójdziemy spać i nie cofniemy się, czy nie cofniemy, nie przyjdziemy dalej do trzeciego dnia po prostu. I być może... Zresztą nie, to jest chyba już trzeci dzień. Chyba ostatni dzień, w którym możemy cokolwiek zrobić. Ale być może uda nam się właśnie spotkać ich na przykład pod wieżą. I pod wieżą na przykład ich wytłus. Time down. Dobra, to jesteśmy koło train station. Co tutaj było dalej? Oprócz tego przejścia tu już nic nie było. A i to było tylko to. Dobra, czyli ja źle polazłem. To nie to przejście, to było to wyższe. Czy wyższe, to bardziej po prawej stronie. Tak, to było po tej stronie tu. Dobra, sklimbuj. Naprawdę nie mam pomysłu. Chyba, że może do pociągu oni się cofnęli. W sumie i tak może być. Wiecie, tutaj była winda po tej stronie, tak? Who is inside? Tak, tu była winda. Chcemy przejść na pierwsze piętro. Skoro już tu będziemy, to być może jeszcze też zajdziemy do pana burmistrza, który... Możliwe, że nam co nieco tu jeszcze opowie. Znaczy, nie no, burmistrza już pokonaliśmy w sumie. Ale może tam ktoś będzie. Może tam ktoś będzie. Mega słabe, że my tu nie mamy żadnego podświetlenia na temat właśnie naszych koleżków. Nie ma nic. Nie ma totalnie nic. Naprawdę myślałem, że na początku gra nam da możliwość po prostu sprawdzenia sobie, gdzie kto jest, ale widzę, że gra nas totalnie pod tym względem olała. Ło, prawie wleciałem. Jeszcze mi się kurwa nadział, świetnie. Jeszcze by się człowiek nadział. Serio, słabizna. Słabizna totalna. Głupie szukanie bez sensu. Coś, co mi się naprawdę bardzo nie podoba. Sprawdźmy, przeszukajmy jeszcze. Ja sobie tu zapiszę grę. Tu za bardzo coś sobie dyszy, coś sobie tłucze. Dobra, idziemy na dół. Nie wiem, czy tu nie były przypadkiem te serca po prawej stronie. Chyba ta. Pulsuje. Myślałem, że może on nam coś powie na ten temat. W sumie on, jakby nie patrzeć, zna się na medycynie, ale chyba nie. Chyba to nie jest i jego specjalność, jego dziedzina. Dobra, skoro tu nic nie ma, no to trudno. Potem dalej nie będziemy schodzić, nie będziemy sprawdzać. Bardziej byłbym skłonny przejść się na wyższe piętra. Tutaj też nic nie ma. Nie wiem, czy on tutaj ostatnio nawet chyba ten dżin nie wyleciał. No być może i tak. Tu jakieś flaczki. Tutaj zamknięte. Oj. Wieczki, nie wiem, tutaj zabiliśmy tego kolegę i tyle. Teraz powiem. Tak. Tak. Nawet mu łeb podrąbaliśmy. Czy koleżka coś powie na niego temat? Tak. Wydaje się do mnie martwy. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. Nothing left here. Tutaj też nie ma przejścia, no. No wydaje mi się, że to po prostu będzie trzeba się zdrzemnąć i tyle w temacie. Tu niby jeszcze jest jakieś przejście, ale... Down. A, to było to przejście, okej. To wyjaśnia. I tu też nic nie ma, no. Nothing left here. Dobra, robimy to w ten sposób, że po prostu się prześpimy. Być może nawet do trzeciego dnia i dopiero sprawdzimy zdanie. Być może gra sama nam powie. Rest for a bit. No właśnie, zostało ich 4. Witamy z powrotem w wieży. 5 z was ciągle jest przy życiu. 5? Porozmawiaj, zostało jeszcze 5 dusz i tak 14 już nie ma spania, ale czas ucieka, nie lej się. Masz zadanie, stało się po sobie księżycowej wieży, bla 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 bla. Teksena nie mamy. Nie mam w ogóle żadnych dusz. Odejdź. Rest for a bit. No dobra, no i co? Odejdź. Dzień 3. Taniec w nocy. Dobra, czyli tak, teraz coś się pojawiło? No nic. Nadal jest dupa. Totalna dupa. Wiem, że może ktoś się pojawił, ale niestety nie. Przejdziemy się jeszcze do wagonu. Bo wydaje mi się, że tam też może ktoś być. To było chyba tędy, prawda? Prawda. Przejście było tu. Przejście było tu. Przy okazji może jeszcze zejdziemy. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce w lesie. Otworzyliśmy sobie skrót w teorii. Zobaczymy, jak to wygląda. Niech wyskoczy dziad. Dobra, 66 shillingów. Ale nie widzę tutaj nic ciekawego do kupienia. Old Town. Byliśmy? Byliśmy chyba. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale jak przegrywaliśmy, to tutaj właśnie tego koleżka można było spotkać. W tym rytualnym krucyfiksie. Bo oni nas tutaj wtedy poharatali i tyle. naprawdę nigdzie ich kurde nie ma. Tylko mnie to męczy. Trochę mnie to męczy. Gdzie oni siedzą? Dobra, tutaj mieliśmy chatkę leśniczego. To na razie nie interesuje nas. Najpierw pociąg. Najpierw pociąg na spokojnie. Sprawdzimy sobie, czy w pociągu już przypadkiem nikogo nie ma. I dopiero wtedy pójdziemy. Tutaj tak chyba było przejście tutaj dopiero. Prawda czy nieprawda? Prawda. I w ogóle, moi drodzy, coś wam pokażę, bo ja to już widziałem wcześniej. Tutaj nie mieliśmy w sumie żadnej latarki ani z tych rzeczy, żeby przejść, prawda? Ale jak sobie zmoldujemy to wszystko, to będziemy mieć fajną cutscenkę. Ja to w sumie znalazłem przypadkowo. I powiem wam szczerze, że zapomniałem wam tego pokazać, bo ja to chyba przed nagrywaniem sobie sprawdzałem. Zastanawiałem się, co można było z tym zrobić. I faktycznie była cutscenka. Była cutscenka, którą wam za chwilę pokażę. I sobie razem ją ogarniemy. A? Być może jakieś przejście tutaj jest, tylko my jeszcze go nie widzimy. Dobra, i jest zrobione. Tak? Już? Nie mówcie, że kasenki nie będzie teraz. Ej, nie ma cutscenki? Serio? Ej, jaka lipa. Ja tu miałem cutscenkę wcześniej. Nie wiem, czy to nie miało znaczenia, jeżeli chodzi o dzień, który był potrzebny. Być może. No to nie pokażę wam, przykro mi, moi drodzy. Chciałem, dobrze wyszło jak zwykle. Nie wiem, czemu tak się stało. Tu była wcześniej cutscenka. Może jak ją znajdę w necie, to jeszcze wstawię. No może oni siedzą tutaj w środku. Może nie wszyscy, ale część. Nie? Ma was dziady? Chyba nie ma ich. To kierunek... Pociąg. Ale wątpię, żeby ktokolwiek teraz w tym pociągu był. Kogo tu nie ma. Same trupiszcza. Same trupiszcza. Dobra, to teraz tak, przechodzimy sobie do części leśnej. Do części leśnej, żeby sobie przejść tym skrótem, bo być może w tym lesie kogoś jeszcze spotkamy. Przynajmniej tak mi się wydawało, że było napisane w sumie, że możemy kogoś spotkać w tej części. Naprawdę nie wiem, jak teraz prowadzić nawet te odcinki, bo jest lipa. Jest lipa z tym szukaniem. Naprawdę mega tutaj... Mega duża mapa, to taka, wiecie, strasznie pogmatwana. Ja tam coś widziałem? To chyba kamień tylko. No i teraz tylko nie wpaść w żadną z pułapek. Oby tylko nie wpaść w żadną z pułapek. Dobra. Nie ma tragedii. Ja już teraz, wiecie, wytężam wzrok. Pewnie i tak mi to nic nie da, ale okej. Tutaj koleżanka już martwa leży. Właśnie. Już jest Priory or Rainet Streets. I też nic... Ej, a czy my tu byliśmy? Byliśmy. No, ale możemy otworzyć drzwi w ten sposób. ...154... 47, no i oczywiście Dan. Pyk, pyk. A ja tu chyba też byłem. Tutaj był chyba ten cholerny Mongoł dający. Że sobie drzwi otworzyłem. Nic więcej, czyli tu już byliśmy. No cholera, naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak dalej prowadzić tą serię. O kurwa. No i chyba wpadłem. Kur... Nie dałem się złapać. Chodziło najbardziej o to, żeby Dana mnie złapał. Oj Dana, oj Dana. Dobra, zapiszmy to. Dan jeszcze jest głodny. Dobra, skierujemy się w takim razie na Temple District. Jest głodny? Już nie jest głodny. Hornet Nest. Ciebie to łatwo pokonamy. Dobra, nie ma co z nim gadać, okej. Okay. Dark Marinka została full stacki, to dobrze. Wszyscy zostali pustaki w sumie. A? Za 11. Za 6. No i poszło. Te dwa pociski. Tutaj chyba i tak nie odetniemy. Healing. Gdzie była ta fiolka? Tu. Musimy tą sensa nam tu uleczyć. Naszą dziewojkę. No właśnie, gdzie dalej? Gdzie dalej, cholera, no? Naprawdę nie wiem. Próbujemy w tą stronę. Chyba tak. Nie widzę innego wyboru zbytnio. Chodzę, ja w ogóle wam chyba tu i tak przytnę, bo to, no mówię, chyba nie ma sensu, żebym was tak katował tym chodzeniem. Więc być może ten odcinek będzie krótszy. Być może. Może na pewno będzie krótszy. Zanim ja cokolwiek tutaj znajdę i tak dalej, pewnie wam tylko walki będę pokazywał. Co najwyżej. Teraz mam 28 minut nagrania. Tutaj nic cholera nie ma. Tutaj był ten kapiszon, no właśnie, on sobie tu chodzi. To niech se chodzi kapiszon jeden. Teraz znów sewersy. Zastanawiam się, czy by dziewczyn nie nakarmić przy okazji. Masa zwłok i tyle. Teraz w dół, tutaj, o. Mamy przejście. Gdzie ich szukać? Gdzie was szukać, cholery jedne? Dobra, Shopping District. Tu nie było w ogóle przejścia, było przejście. Tu skrzynka, to też nie. Zobaczmy, gdzie wyjdziemy teraz. No było tu. Dobra, ale to jest ten szopik, ten nasz klub. To znów on sobie odejdzie. Te. No, chodź z nami. Tu tak alone. No właśnie. Te dziewczyny pewnie będą chciały właśnie odpocząć. W sumie to i lepiej, bo na razie was nie potrzebujemy. O, wy sobie tutaj poleżcie fajnie. Mamy ślimaczka naszego. O, i tu Kosa Nostra jeszcze siedzi, no właśnie. Kosa Nostra. Dobra, i tutaj chcemy iść do Nowons House. A przejdźmy tam. Zapiszmy sobie przy okazji. Już chyba tych ksiąg nie za dużo zostało, shit. Niedobrze, niedobrze. We dwójkę się powodzimy. I tu było wejście. Myślę, że to jest dobry właśnie moment, żeby zobaczyć przynajmniej co się dzieje pod Temple District. To jest Temple Site, okej. Okay. To jeszcze te muchomory siedzą. Niby nie jesteśmy głodni, ale... Zaatakowało nas dziadostwo. To chyba nic nie dało. Ma zwiększony strength. Dobra, udało się uciec. Nas nie widzi nas. Dobra. Udało się bez żadnych obrażeń. Jest jakaś cutscenka. Kaiser. O, no dobra, jest coś, jest jakiś progres. Czujesz intensywną aurę emanującą od postaci w kolorze, w szatach żółtych, w żółtych szatach. Zostałeś skamieniały ze strachu i podziwu, gdy ta osoba spogląda na ciebie. Obecność sprawia wrażenie, czy... Ta istota sprawia wrażenie starej, niemal starożytnej. Ma się wrażenie, że ta osoba nie jest zwykłym człowiekiem. Chyba nas nie zaatakuje. Jest, dobra. Paw. Kaiser. Czy ty w ogóle wiesz, dlaczego ta kula ma twoje imię? To jest sama cutscenka. Jesteś jednym z moich urzędników. Paweł Judin. Zostałeś zwerbowany w Weronii podczas pierwszej Wielkiej Wojny. To musi oznaczać, że jestem odpowiedzialny za zburzenie wioski, w której się urodziłeś, oraz twojej rodziny i krewnych. Mam szczerą nadzieję, że nie jest to akt zemsty. Oznaczałoby to, że zmarnowałeś całe swoje życie, czekając tylko i wyłącznie na tą okazję. Ale nie zmarnuję tego, jeśli zemszczę się tutaj. Do diabła. Zrobiłbym to nawet, gdyby oznaczało to, że... Nikt inny nie będzie musiał przechodzić przez to samo, co przechodziłem ja. I nawet nie próbuj mi wciskać kitu, że to wszystko było dla większego dobra. Pierdolenie. Depczesz ludzi bez żadnego żalu, tylko po to, by realizować swoje własne cele. Nie robię niczego dla większego dobra. Większy schemat to pułapka, w którą ludzkość wpadła zbyt wiele razy. To, co zrobiliśmy, jest koniecznym krokiem dla ludzkości. Powiedziałem, że nie chcę tego pierdolenia. Dostał kulkę. A, on dostał z miecza. I to samo, co było wtedy. Kaiser poszedł w lewo. Kaiser gdzieś poszedł tutaj. Na tą stronę, ale dobrze. To oznacza, że Paw już nie żyje. Dobijmy go. Dobra. Stanąłeś na jego szyi. Jest teraz martwy. Zaobserwowałeś chaotyczną duszę. Wygląda na to, że jest martwy. Przeszukaj go. Byłeś uniform armii, lugr, pistol i 10 pocisków 9 mm. Dobra, i teraz medical diagnosis. Jak dla mnie jest martwy. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Na przykład powiem, że obetnę jego łeb. Mamy jego główkę. Dobra, Pawa już nie ma. Czyli zostało dwóch. Dwóch dziadów zostało. Ja nie zdążyłem przeczytać. Czy to normalne, prawda? Dobra, zostawmy to na razie samotnie. Nie mieszajmy się w sprawy, których nie rozumiemy. Twoje serce bije mocniej, gdy jesteś tak blisko wieży. Adrenalina przepływa przez ciebie. Nie potrafisz wyjaśnić tego uczucia. Jesteś jednocześnie przerażony i kuszony, by dotknąć misternych ornamentów starożytnych kamiennych drzwi. Nie będziemy tego dotykać. Zapiszmy sobie grę. Zapiszmy sobie grę. Dobra. Już mamy jednego mniej. W sumie to dwóch już można powiedzieć, że mamy mniej. Kaiser poszedł znów w tą stronę. Czy ja chcę tu jeszcze wchodzić? Czy ja chcę tu wchodzić? To jest pytanie za milion punktów. Ten pajac jeszcze tu jest. Gdzie my jesteśmy teraz? No właśnie, i to jest teoretycznie ta ulica. Nawet widzę, że nas tu nie było. Kawałek kredy, fragment tkaniny. To jest ta ulica, gdzie było to przejście. No to czyli może wam nawet pokażę coś dzisiaj lepszego. O ile tam będzie dalej jakieś przejście, bo to też nie wiadomo. Tu nawet chyba raz byliśmy. Nie wiem, czemu się nam nie udało dalej tego zwiedzić. Papryczka, placek mięsny i kamień Beatles. Rzepa. A może nas tu nie było? No, może i nas tu nie było. Wielka debata w Prehevil, która odbyła się w czerwcu 1919 roku w Wielkim Pałacu Prehevil w Czechach. Przez dwie pogrążone w żałobie strony Wielkiej Wojny. Statua posągu opakującego. Opakujący musi być uważany za świętego w tych okolicach. Wiem, że to samo tu będzie, tak. Ej, tu nas chyba nie było. Tam i opakujący. Tak, tu nas nie było. Dobra, jednak byliśmy. Jednak byliśmy. No i to jest przejście z tej strony. No właśnie, czyli tutaj nie ma nawet zbytnio czego zwiedzać. A szkoda, bo naprawdę no, ten budynek jest bardzo interesujący. Tylko widać, że nie ma tu nic opisanego. Aż dziwne. W sumie też chyba nic nie było, prawda? Właśnie chyba nie. To tylko łazienki. Ale dalej przejścia żadnego nie ma. Niedobrze. Nadal nie wiem, gdzie jest przejście. Dzień trzeci. I dwóch typów do znalezienia. Dwóch najgorszych w sumie. Dwóch najgorszych. Naprawdę bardzo dziwne, że ten budynek jest nieodwiedzalny. Tutaj też przejścia nie ma. O! No nic. Tak samo, no bo zobaczcie, tu jakieś śmietniki i tak dalej, ale przejścia żadnego nie ma. Dziwne, mega dziwne. Naprawdę byłem pewny, że tutaj coś znajdziemy, ale byłbym bardzo rozczarowany, jakbym tutaj wszedł i zobaczył, że tu jednak nic nie ma, tylko skrót głupi. To naprawdę słabo. Dobra, tylko minięty. Tutaj byliśmy. Jakaś trójeczka. To jest chyba ten Mode House? Nie. Donovan House, okej. Okay. To jest nasz teleport. Nasz teleportik. No to chyba naprawdę wejdę sobie do tego miejsca. No i wiem, gdzie jest teleport w razie czego, więc będę mógł w razie czego też się również szybko przemieszczać. Co prawda tylko do dwóch miejsc, ale te dwa miejsca jeszcze bym z chęcią odwiedził. Dobra, czujesz się bliżej oświecenia, wchodzimy do środka. A nie, przepraszam. To było muzeum. Czy my coś w muzeum znajdziemy? To nie było tak, że my tu będziemy znów latać jak to gówno. W muszli i też nic nie znajdziemy. Na pewno Pocket Cata chciałbym jeszcze znaleźć. Bo mamy trochę główek, które myślę, że moglibyśmy jeszcze wydać. Te główki jeszcze moglibyśmy wydać. Do sprintu też mogłoby być więcej. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. My to byliśmy? Tak się mi nie wydaje. Zobaczcie, że maski królika, maski wilka i tak dalej, nie? To jest bardzo takie Fear and Hungerowe. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie oni mogą cholera być. Panie Pocket Cat, gdzie pan jesteś? Część nam te duszki już tu poznikały. Tu był chyba Pocket Cat, po lewej stronie. A, tak, tutaj. Czy spotkałeś kogoś interesującego? Jestem zaskoczony wytrzymałości tych imprezowiczów. Od kilku dni... Znaczy są tu już od kilku dni. Nie kłamali, kiedy mówili, żeby imprezować, jakby nie miało nie być jutra. O co tutaj chodzi? Zebrali się tu bogaci i szlachetni z Czech. To prawdziwe asy. W sensie, to co wiecie, ludzie wyższych sfer. Martwiłem się, że byłem trochę za słabo ubrany, kiedy tu przyjechałem. Powiedz mi, że tak nie jest, przyjacielu. Twoje ubrania wyglądają ok. Twoje ubrania wyglądają fantastycznie. Może delikatnie się źle ubrałeś, ale wydaje mi się, że wyglądają świetnie. Ty nie mówisz, że to było tak po prostu, prawda? Więc czuję się świetnie, fantastycznie, ale zdradzę ci pewien sekret. Te moje spodnie są o wiele za ciasne. Za ciasne tam, gdzie to ma największe znaczenie, jeśli rozumiesz mój tok rozumowania, wink wink. No ciekawe. Dobra, czy możemy zrobić interesy? Oczywiście. To jest, co bym ci chciał zaoferować. To całkiem niezła kolekcja, nawet jeśli sam tak twierdzę. Masz 12 interesujących głów. To byśmy mogli tutaj wykupić. Recepty, wolumin pierwszy i drugi. No może to nie byłoby głupie. Czekajcie, alchemia. Zobaczymy, co my mamy, a czego nie mamy. Jak wyglądają nasze książki. Alchemia tom drugi mamy tylko i wyłącznie. To 1 i 3 możemy kupić. Przepisy z XV wieku tom 1 mamy tylko jeszcze. I tyle. A, przepraszam. Z XV wieku tom 2 też mamy. Dobra, to tak naprawdę alchemia tom 1 i 3. Dobra, alchemia wolumin 1 i wolumin 3. I wolumin 1 i 2 już mamy. Żadnej Biblię moglibyśmy jeszcze kupić. Ale to za chwilę może. Alchemia tom 3. Dobra. Dotum wysokoodpalny, odżywczy płyn. Nie chcę sobie gadać. Kolejne książki. Zobaczmy jeszcze przy okazji, jakie mamy. Rera, Grogorota, Almera, Fear and Hunger i Sylwian. Nie pamiętam. Winuszki nie mamy chyba. Dobra. To było na tyle. Zaraz zobaczymy, czy nie spartyliłem tego, ale chyba nie. Winuszka. Tak, winuszki nie mieliśmy. No i dobra, fajno. Fajno. Zobaczmy jeszcze tylko i wyłącznie, co nam alchemia tom 1 daje, bo przecież ją też kupiliśmy. O, tu jest tom 1. Dobra. Niebieski potion. Zielone zioła na infekcję. Czerwony także zbustuje efekt. Lawenda. No, dużo nam to nie dało. Myślałem, że tam więc troszeczkę, ale niestety nie. Dobra, wydaje mi się, że możemy już powoli sobie uciekać, bo naprawdę nie widzę, żebyśmy mieli tutaj jakiekolwiek działania dalsze do podjęcia. No to mnie interesuje bardzo. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Sobie tu chodzi i tyle. Coś tu znaleźć wyjście teraz. To będzie ciekawe do zrobienia. To będzie mega ciekawe. Tutaj wybiliśmy. O serio, teraz nie znajdę wyjścia. I znów tutaj się wpakowałem, okej. Że tędy. I tędy. Dobra, no to tutaj on powtarza to samo, co i było tam wiadome. Dobra, czyli tak, muzeum mamy już z głowy, nic nam to nadal nie dało. No widzę, że mam 48 minut odcinka i nadal nic, kurde, nam się nie udało ogarnąć. Niedobrze. Czyli chodzę dalej. Chodzę i szukam dalej. Mam pomysł jeszcze, żeby może sprawdzić w kościele. Może ktoś będzie właśnie w tym cholernym kościółku. W sumie tam też dawno nie byliśmy. Kościół Almer. Dobra, jest tu winda. I to było pierwsze piętro. A nie, może i było pierwsze? Drugie piętro? Nie. Ej, dobra, pojebałem. Na drugie, tak. Już tutaj do kościoła to było tędy wyjście. I nie żadne inne. Może ktoś w konfesjonale? I... no answer. Dobra. Czyli możemy sobie wyjść. Nie ma odpowiedzi. Czyli... nikogo nie było. Szukamy, kochani, dalej. Tu w tym kościele też nikogo nie ma. Jeszcze możemy spróbować wyjść tylko i wyłącznie. Jesteśmy teraz... to... jest tutaj ktoś. Ej, pojawił się ktoś na radarze. Dobra, mamy cię. Mamy cię, dziadu jeden. Głodni, nie głodni. W końcu ktoś się pojawił na radarze. Gdzie to jest? Gdzieś tu. Gdzieś tutaj. Tu nie. Tu też nie. Tu. Bardziej w dół. Dobrze wiedzieć. I pewnie gdzieś tutaj. Ja tu nikogo nie widzę. Przejścia chyba w dół też nie było, czy było? Nie, tu przejścia też nie było w dół. Gra sobie w kulki leci. A, może tutaj? Może być i tu. Tu na razie nic nie widać. Tutaj też nie. Teraz odchodzimy. Odchodzimy od tej osoby. Gdzie ta osoba się wpierdzieliła? Gdzie ona siedzi? Byłaś, gnoju. To tu jeszcze być. Tam się coś pali, ej. A nie, to tylko taki efekt, okej. Ciekawe. Tu byli sąsiedzi. Nic innego, czyli no nie ma go tu. No to gdzie on jest? Gdzie on się schował? Łapserdaku jeden wyłaś. Tu nie ma. Tu nie ma. Też nie ma. Czyli? Nie. Znaczy wy kogoś tu widzicie, tak szczerze powiedziawszy. Bo ja nikogo tu nie widzę. Nie wiem, czy grze się coś pojebało, czy co? Naprawdę tu nikogo nie widać, no. Jeszcze może być tu w teorii chyba. No też nie. Tu ich tutaj pozabijaliśmy. Kurde faja, no gdzie on jest? Naprawdę coś się chyba grze pojebało. No ja tu nikogo nie widzę. Nie wydaje mi się też, żeby ktoś tutaj siedział. Naprawdę nie wiem. Gra coś pokiełbasiła. Albo się zbagowało, albo nie wiem. Tutaj też nic nie ma. W samochodzie raczej go też nie ma. Albo ja jestem ślepy i gdzieś tu ktoś siedzi. To jest coś inne. Naprawdę tu nic nie widzę. Że się chyba coś pociąkało. Naprawdę jedynie co, to chyba tutaj sewersy, ale na tych sewersach nic tu nie ma, no. Tutaj też nie. Tu już nam pokazuje w prawo. Chyba, że w tamtym budynku jeszcze, ale no to by było naprawdę już dziwne. To by było już mega dziwne. Mam go. To tak, on jest głodny. Karmy dziada. Chyba go mam. Tylko nie wiem, jak tam się do niego dostać. On już jest pewnie porażony, że tak powiem. O, jest. Pokazał się. Choke my balls. Ciekawe. Okej. Burp, burp. To wszystko co masz. Jesteś jak... Jesteś żałosnym małym szkodnikiem. Czemu nazywasz mnie małym? Znaczy, żebym trafiła w czuły punkt? O, mam cię już dość, Burp. Twoje nieruchome ciało rozciągnie się od moich jaj. Burp wydaje się coraz bardziej wściekły i lekkomyślny w swoich atakach. Nie wiem, chyba walimy go w torso, no. Nie wydaje mi się, że inny sposób był dobry na niego. Łomit. Żyganko. Oj, to są za 1000 jakieś paki. A, bo krwawienie upadło, zajebiście. No jak easy. No i mamy. Decrepit Soul, co znaczy decrepit? Decrepit. Sekunda. Decrepit. Zgniła dusza. Oj, to by pasowało do tego dziada. Dobra. Przeszukaj. Nic nie miał wartościowego. Da się... No, nie da się odciąć upa. Dobra. Mamy jeszcze jakieś? Nie mamy. Dobra. To, czyli dziada zabiliśmy. Jest dobrze. Tego koleżkę też sobie bez problemu jeszcze utłuczemy, ale to myślę, że już jak znajdziemy ostatniego. Jak już znajdziemy ostatniego. Został nam jeszcze August. August, moi drodzy, może być znaleziony 3 dnia w leśnych ruinach. No to oczywiście się przejdziemy. W szczególności, że nie mamy tam jakoś super daleko. Chyba. Ja coś ubesiłem? Nie, no tutaj zabiliśmy żółtego maga chyba, prawda? Tak, tu żółty mag był już kaput, kaplica. Ej, to może? Ja mam zamiar troszeczkę tutaj podciąć to myślę, że sobie go jeszcze ubijemy. No ale odcinek pewnie będzie dopiero około 20 albo i później. Ją mówi trudno. Dobra, gdzie chcemy iść? To oczywiście... Ero Chop Op. Tu chyba tu. Climb up. No właśnie, jak tu teraz przejść? Z tego co pamiętam, to mieliśmy jakoś tutaj przejście przez Shopping District, ale mogę się mylić. Mogę się mylić, moi kochani. Naprawdę nie pamiętam tych przejść tutaj. To jeszcze dziadostwo się musiało oczywiście tutaj pamiętać. Na szczęście nas nie zauważył. Tutaj drący się koleżkowie. Szybciej przejdźmy. O kurwa, on tutaj jest? Oh no, to tędy nie przejdziemy w takim razie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No tak. Lipa. Prawda? Obrzydliwy, czego chcesz? No, inna głowa. Gapi się na nas, jak mały dziwak. Przepraszam, czy możemy... To znaczy amends. Możemy to jakoś naprawić, o. 15 szylingów. Nie mam tyle. To nie. Kogo to obchodzi? No zaraz jak cię pierdyknę, to zobaczymy kogo to obejdzie. Pyk, pyk, pyk. I zdychaj. I tamtego możemy w sumie pierdyknąć. Ale tak jak nas zaatakuje, tego pierdyknie. Tutaj była chyba tylko i wyłącznie skrzynka, prawda? Prawda. Ja się już was nie boję. Ja się już was nie boję. Wiecie co, chyba przejdziemy kanałami i może jakoś właśnie na lewą stronę się dostaniemy. Tam w sumie jest jakieś przejście. No bo ja się nie dostanę tam inaczej. Kurwa, nie tu. Ja się tam nie dostanę inaczej przez tego ciemnego typa. Nawet nie zamierzam się inaczej dostawać w teorii. To było tu i tu chyba było w lewo jakoś przejście. Jestem. Nie wiem, czy dobrze przeszedłem. No niezbyt dobrze, ale... Ale nie. Ale być może tutaj będzie jakieś przejście. Uja, nie ma przejścia. Jezu, normalnie... O Jezu, nie... A, w końcu zleciało to gówno, nie? Tylko czekaliśmy na to. Uff. Niedobrze. Tu też nie ma przejścia. Shit. Ale wracam chyba gdzieś. Dobra, moi drodzy, bo ja się tutaj będę cackał jeszcze sporo. Myślę, że zobaczymy sobie ending i resztę już w następnym odcinku. Wiem, że dzisiaj było dużo latania, no ale niestety ta gra jest pod tym względem spierdolona, nie będę oszukiwał. Powinno być pokazane, szczególnie, że mamy skille, które nam powinny pozwalać, bo mamy tego sporo. Więc na przykład mind read, czy... No naprawdę dużo rzeczy mamy tutaj, jakby nie patrzeć, które nam powinny pomóc w tym, ale no niestety gra sobie w kulki poleciała pod tym względem. Ale myślę, że Augusta i Dana pokonamy sobie oczywiście w następnym odcinku. Tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jedzeniu filmu Gra dla Shiro. Widzimy się oczywiście jeszcze w minimum jednym odcinku z Fear and Hunger. Trzymajcie się, hej hej!